ślubu. Jest przepiękna pogoda, a teraz czas na piękne dekoracje zarówno w sali, jak i przed nią. Prezenty dla rodziców oraz atrakcje dla gości. Już zacieram ręce do pracy i lecę. Pierwsza przestrzeń, którą się zajęłam, to ściana za stołem młodej pary. To, co dzierżę w dłoni, to nie jest tuba do konfetti. Jest to tapeta, której użyłam do wyłożenia tej oraz tej części ścianki. Po środku stanęła ścianka biała i tutaj specjalnie nakleiłam takie paseczki, które układają się w piękne geometryczne wzory i są one w kolorze miedzi. Na tej ściance brakuje jednego – personalizacji. Na to też już mam plan. Zamówiłam takie oto literki, inicjały młodej pary, oczywiście w kolorze miedzianym. Postaram się je teraz równo przykleić. Kiedy już literki są w odpowiedniej pozycji, czas oderwać wierzchnią folię. Jednym z najmodniejszych kolorów w dekoracjach jest teraz miedź, ale tę miedź możemy połączyć z innymi kolorami metalicznymi, takimi jak złoto bądź srebro. Napis gotowy, przyklejony. Mam nadzieję, że jest równo. Czas jeszcze udekorować tę ścianę kwiatami. Rośliny, których użyłam do stworzenia kompozycji kwiatowych, to piwonia, hortensja, liście eukaliptusa i ostróżka. Teraz w całości ścianka prezentuje się doskonale. Zajęłam się teraz dekoracją stołu dla młodej pary. Pojawiła się już centralna dekoracja kwiatowa. Dokładam jeszcze takie mniejsze tutaj po bokach. Te mniejsze mają w sobie odrobinę konwali. Dobrze jest jej tak mało, bo ona ma bardzo intensywny zapach, ale jakże piękny. Niezapominajki kwitną tylko przez 2 tygodnie w roku. W takiej sytuacji mamy 2 rozwiązania. Albo używamy kwiatków sztucznych, albo stawiamy na zamienniki, takie jak oksypetalum, które ma identyczne kwiatki, a przy okazji jest znacznie silniejszą rośliną. Kolejnym elementem dekoracji, który pojawi się na tym stole, będą takie właśnie przestrzenne figury geometryczne, które swoim kolorem i właśnie kształtem idealnie nawiązują do dekoracji za stołem. Na stole pojawiają się również świeczniki z wzorem w rąby w różnych wielkościach. Tak wygląda dekoracja, która pojawi się na każdym stole dla gości. Kwiaty nawiązują do tych, które pojawiły się na stole dla pary młodej. Dodatkowo postawiłam wysokie srebrne kandelabry ze świecami w środku, które już pięknie płoną. I jeszcze czas na srebrne podtalerze.